ruszyło, tu puste, wiem. Jakie macie najwyższe? 4-0? Czy 4-3? Dobra, to ja też 4-3. Okej. Okay. Ale nie potrzebuję, bo jestem takim prosem, że wystarczy mi 3-3 kurwa na to, a nie co spotykam na swojej drodze. Underdog. I to ten, stokowe 3-3, nie? Już po chuj mi na maksa zrobione, przecież nie będę się kurwa, nie będę szpanował, nie? Nie ma po co. Essen. Jak tu jest tak jak w wodzie, to ich pojadę jak skończonych szmaciarzy, nie? Idziemy. Na początek P47, to jest kurwa dobry na początek. Bo można się wyżyć z tych 8 kurwa działek. Z Amerykanami zagrałem, tam też amunicję. Spróbuję załadować amunicję do ataków z zaskoczenia. Jest coś takiego? Bo przeciwnik no zbiera, jest. Kurwa, nie jest, wie, kurwa, jest. Co się jest. Dzieje. Nie ma smugowych, on nie widzi, że ty strzelasz do niego, bo jak zaczyna dostawać, to widzi. Ja aha, no to ja też mam teraz tego, no. 300-400 metrów, jak do kolei się podatuje, on i tak nie wie, co go... Jak już go trafię w tym momencie, to już jest poprzedni. Nie będę coverował, kurwa. Tam bicia będę latał, bo ciebie tu wiesz, bomby zrzucały. No, a ty będziesz chuja robił. Ja będę coverował. Migi mu odpisał jasno i wyraźnie, chyba. Ja mu dam fałszywą nadzieję, nie? Tak ślepiej, kurwa. Jak myśli, że ma osłonę, nie? Jaki? Jeden. Czemu lecisz na mnie wprost? Kurwa, dlaczego się zachowujesz w ten sposób? Panem, kurak, nie? Wyjebałem mu, ale niestety nie mam silnika, nie? Zostałem szybowcem, kurwa, jest... nagle. Zostałem szybowcem. Synu, jak dorośniesz, możesz zostać kim chcesz. Dobrze, mamo, zostanę szybowcem, kurwa. To tak było. Wiadro, szybowce są ciche, możesz cicho podlecieć do przeciwnika i no, jeszcze zaskoczyć. No, jeszcze mam taśmę do ataków zaskoczenia, nie? No, są właśnie śmiertelne. Właśnie Wellingtona próbuję stary z tej taśmy. Jak już podlecisz do kogoś szybowcem, komuś na dupę, nie? To tego typa nie ma, naprawdę. Ja nie rozbicie się o niego. Znaczy, może, to znaczy on umrze ze śmiechu, nie? I sam się rozjebie. No. Kurwa, Spitfire. Chyba podziękuję za Spitfire, no, wlał sobie Wellingtona tak, albo Viewfightera. Mam jeszcze, nie? Nie mam jakichś kurwa lepszych samolotów dla mnie? SM-79, czy to jest bombowiec? Czy jak wyloduję gdzieś na zielonym, to mnie też naprawia? Nie. Tak myślę. Kopy, czy ktoś z was zna model SM-79? Powinienem? A nie wiem, czy go kurwa napastować, czy nie, bo jest... Napastuj go. Kitajec. To go zgwałcę, dobra, lecz. Szybko się pali. Napastuj. Będę go napastował, bo jest 2,5 klocka ode mnie i leci na odpowiednim pułapie, to jest 4,5 klocka. Lecę na jacha 3. Okej. Ty, on pikuje, on... Patrz. Ja lecę na jaka 3, leci w moją stronę, bo ja nie dolecę do ciebie, stary, leci. O, go rozjebali, dupa. Kurczę, może dolecę do tego lotniska. Że on jest tutaj blisko już. Dobra, próbuję. To może być dobry lot. Tylko cover bitches, ja? Sometime weźmy na hall hack. Wiem się tego FK Wolfa, to już będzie dobrze, o. Dobrze. Nie otworzę podwozia na razie, bo wtedy spadnie prędkość. Kurwa, on ma kumpli? Ja, FK Wolf oczywiście obciął mi dwa skrzydła i cały ogon. Także FK Wolfy są świetne, nie? I gość tylko kurwa przeleciał obok mnie, jak atakowałem tego ziomka i... Generalnie poobcinał mi wszelkiego rodzaju końce w moim samolocie. Także... Wszystkie kończyny te. Podwozie no, opuszczone, mój samolot dobra. Teraz wygląda jak spadający stary, doleciałem, nie? I wszędzie ma równe ramiona. To jest samolot kadłubek tak zwany. Samolot kadłubek. O. Patrz, doleciałem do tego lotniska. Wylądowałem, stary, nie? Szybowcem. Nie jest źle. Dobrze, teraz się naprawimy. Ktoś mnie strzela, nie? Kto mnie strzela?
to mnie... No zjebał mnie Ki 405, kurwa, tam taki. Ja pierdolę. Teraz to już co możesz lecieć. Ja pierdolę. Tamten zawsze tak pomaga, kurwa. Przeleciałem pół mapy, kurwa. Przeleciałem pół mapy szybowcem i mnie rozjebali. Tamten też zabił go, ale to już tak no. Wszystkiemu, kurwa. Przeleciałem pół mapy szybowcem i mnie zabił, kurwa, samolot na lotnisku. O kurwa, co ty masz za samolot, ziomek? Apollo, weź go, nie rozpierdol go, dobra? B-25, zajebie. Dawaj, tak, B-25. Te dzikie samoloty są pojebane, kurwa, jak oni skręcają. No i patrz, rozjebał go, nie? No kurwa. Kurwa! Czego chcesz ode mnie? Apollo, ty go zastrzeliłeś? Proszę ci powiedz, że to ty go zastrzeliłeś. Nie, ja. Kradziok. Człowiek kradziok go zastrzelił. No. No i asysta, ja. I mi go tam ukradli. Go też zastrzelił. B-25 mi ukradli, no. Wszystko mi ukradli. Mam 97 punktów i 0 asyst na to, kurwa, bo wszystko się rozjebało. I weź tu, zapierdalasz 700 punktów tylko po to, żeby ci go zestrzelił. No to już kurwa, już widzę, że robię jakieś kurwa chujowe kąty. Skontował się. No, kurwa, wiedziałem, że nie trafię. Oczywiście, że go zestrzeli. Kurwa, praca zespołowa, to jest to, co lubię najbardziej. Ale pieniądze są za to. No ja wiem, ale zobaczam to. Ty masz się blisko, pracę zespołową, migać. Ja będę kurwa mistrzem pracy zespołowej, nie? I to jest fajne, bo będę zawsze ostatni, będę miał dużo pracy zespołowej. Może się, bo to laserami napierdalam, nie? Ha, ha, ha. Ciśniemy, tu się znaleźć jakąś ofiarę. A to spalamy. Tam jest dużo czerwonych, tam nie lecę. No to... M6. Oni się zrobią pracę zespołową na mnie wtedy. O kurwa. Ale kościołem, ja pierdolę, bieram to kurwa, nie? Kurwa, chcę mieć tego Focke Wulfa, nie? Jak mi Focke Wulf ucisnął, to chuj, nie? To kurwa się wpalnie mi się po prostu, jak muszę mieć... Szkoda, że nie ma takiego Uber Pro Focke Wulfa Prempna, to bym kurwa zaraz kupił. No, kiedyś był przecież. Ja mam. Jest taki? Jest, 6-0 po tyle. Jakiś Focke Wulf był chyba tylko premką. Tak w ogóle. Przecież to jest kurwa mega pojebany samolot. Kurwa, on nie powinien u mnie tu grać. Co masz na ogonie, kurwa? Wybijaj salta. Nie wiem. Co ty strzelałem tam? Never surrender. Lightinga, kurwa. Asystent. Zastrzeliłem typa? Patrz co robię. Latam to... Jak się kręcę i strzelam, kurwa, może kogoś trafię, nie? A tak z dupy strzelałem zupełnie, nie? I to jest najlepsze, że z dupy strzelasz... O nie, już mnie zapalił! No bo strzelałeś do niego gównem i pilot wyskoczył. Proszę was, obciął mi skrzydło, no nie, nie wierzę, nie. Okej. Okay. Yeah. Myślę, że z tymi... Teraz załadowałem pociski żygami, nie? Piloci będą wyskakiwać, a będą mieli wszystkie dane przed... To są AP... To są te przeciwpancerne z żygami, kurwa. Sam tak widzę, otwiera. Szkoda, że on się na lotnisku nie uratował, APŻ, tak? To... APŻ. Ja coś mi kurwa na ogonie miałem, ty. APŻ, kurwa. APŻ. Armor Pizza Dick. Okej. Majskie Dick. No kurwa, a potem wiesz, armor piercing, czyli następuje penetracja i w środku rozumiesz żygi. I tak, i wtedy nie wybuchają tego żygi, lecą w ogóle. Ja mam w taśmie APŻ. APŻ. APG. APŻygi jako gówno. Na zmianę z gównem w taśmie? Tak. I to wyskakuje sam, nie? Bo tego nie może znieść, kurwa. Smrodu, kurwa. Jest, rozumiesz, następuje smród w kabinie i kurwa, i wyskakują nas pod ochronach. Stary, pilot dostaje gównem w okulary i koniec. Morale zero, kurwa. A jak mu po twarzy strzelisz tym gównem, to już... No, ciak. To są dwa, nie?
Coś za mną leci, możecie mi pomóc? Prze, już cię obczają, gdzie tam jesteś? A, to bardzo daleko, bardzo w chujowym miejscu. No, to na pewno, nie? Ty kurwa, w Redoto jedna. Co tam ci poproszę, kurwa, nie mogę. Ale dopiero jak zginie, kurwa, żebyś mi kila nie ukrywa. Ja jestem tutaj wiadro nad tobą, spadam na nich, nie? Dobra, jeszcze dwóch zdążyłem pociągnąć za sobą, więc easy. Zdejmij tylko tego z dupy. To sobie polecam do blisko. Masz BF-109 za sobą, wiesz? Wiem. Czajkę, kurwa, spadam jak pojebany, chłopie, nie? Jak jaszczur. Spadam jak pojebany. Jak człowiek z dłoni. Zdjąłeś mi go, czy nie? Kurwa, nie, 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 obstrzelałem go. Widzę, że ktoś mnie napierdala dalej. Nie, on dobra. Trochę już się obstrał, wiesz? To było ty. Teraz, nie? To musi być teraz nie mam skrzydła. On już wie, wiesz, że ja na nim siedzę, nie? No, spoko. Teraz to ja już zwiedzam las, wiesz? Zbieram grzyby w lesie. Okay. Ty, ale wiesz co, zrobiłem na nim asystę, nie? Czyli... leśne ssaki. A co to jest, jak mam czarny ekran od jakichś plam, rozumiesz? Nie wiem, czy to jest krew, czy jakieś gówno. Gówno, pilot. Gówno. To jest gówno, to była ta taśma, nie? To była... To ty miał APG, kurwa, co mam na ogonie. Premiowa amunicja. Sam time pomógłbym ci, ale poczekam, aż cię zestrzelą. Wiem. Wiem, znam ten ból, Apollo mi to cały czas robi. Lecę z ogona zestrzeliłem, jak cię gonili, mimo że mogłem ja go łatwego kurwa nie mogę, nie? Zabić. A 20G. Wiecie, jak mnie brzuch boli już ze śmiechu, to się w pale nie mieści, nie? Okej. On miał APG, kurwa, opierdolił mi gównem szybę, nie? Masz wycieraczkę? Nie mam właśnie, gówno normalnie mi się przykleiło. Na goglach. To były gogle? Wow, a ty skąd się tu wziąłeś? Skubany. Stary, tracę kolejny samolot, nie? Ja pierdolę, jak oni latają. Jego zwrotu kurwa ciasnego się nie da zrobić. O, jak mnie prują, jak dupy dałem teraz. No, dostałem pracę zespołową, kurwa, to lubię najbardziej. A nie, mam dwie asysty, to jest dobrze już. Jak na mnie. BF-109F. Jakbym ciebie zdjął, to będę prosem. Dajesz. Wleciał we mnie, co za głąb, Jezu. Nie wierzę. Nie wierzę, że to taki głąb. Już bym miał we mnie wleciał. Ty coś mnie goni, kurwa. Co to kurwa ma być? Messerschmitt. Lecę czołg se zbombardować. Moskito! Za kolumna czołgów. O nie, fuck a wolf. Nie, nienawidzę tych samolotów już. Znaczy dlatego, bo mi zestrzeliwują. Apollo Spitfire ci robi plecy i wlatuje Spitfire'owi na plecy. Chodź. To nie czekaj, aż mnie zabije, nie? Nie, no kurwa, ja? Ja jestem człowiek jaszczą. No, człowiek jaszczą. No, sometime machen, kurwa. Ruiz. Opa, to sam ten stary. Się ciebie odczepił. Wiesz, do czego się odczepił? Bo jestem człowiek, leci za tobą, który jeszcze nie odpuszcza, nie? Jeden z tą jak, już go biorę. Leci za mną. Zaraz. Dobra, już, niego, już się odczepił. Moment. 700 na godzinę to kurwa robi swoje, nie? To on wtedy wie, że ktoś jest kurwa za szybki. Ja lubię, jak mój pilot ma 15G, nie? Jak nigdy, nie? Pilot musi mieć 15G, bo inaczej jest za mało. To nie ma kisielu, otworzy. No. No i ktoś go zastrzelił. I wtedy wiesz co, gówno się nie odczepia od szyby, nie? A jak mam 15G, to się odczepia. Wtedy myć nie musi, bo samo odpada. No Jezu, dalej to. Chwycili dama. Tak. Przykleił się do nich. Jak gówno. Już wszyscy wiedzieli, nie musiałeś mówić tego na głos, nie, wiesz. Nie, ty nie widziałeś, kurwa. To jest jakiś pojebany samolot, jak on sponiewiero. Bo on leci wolno, kurwa, dlatego tak skręcę. Kurwa! A go sprułem.
ogólnie nie miałem skręcać tym samolotem. Ogólnie to zaraz ktoś tutaj w kogoś wleci. Zestrzeliłem. No bo chuja. Wow, coś mnie bije. Panie, coś bruje. Ja jestem tu koło ciebie. Kamaszu, może jeszcze go zestrzelę. A, no w kupy, zestrzeliłem dwóch, nie? To jest jak na mnie, to już jest z moich możliwości prawie. Ty, ale mnie też strzelają. O, jest ktoś w stanie mi pomóc teraz? Czy nie chuja? Teraz to nie. Co mi jest? Tego I-16. Co mi jest? Sam pewnie jest gdzieś? Coś mnie znowu... O, dobra. Ty, mój samolot się... nie może lecieć w dół, jakie to jest słabo. Nie mam silnika, kopce się i geranie lipa z miodem. Ja mam gigantyczne problemy ze sterownością mojego samolotu, nie? Chyba ktoś mi wrzucił gówno do silnika, nie? Wpadło przez śmigło i je zmieliło. Dobra. O, come on. Ostatni, dotnie 217. I 16, oh yeah, man. Czemu ja widzę, że przegramy to? Przegramy to. Ty, ja nie mogę w ogóle kurwa się wcelować w cel, jak on lata. Co to jest w ogóle? To nie jest mój samolot. To może przez te dziury, które posiadam w kadłubie i w skrzydło. Nie, na pewno nie. One są... To są designerskie dziury w skrzydłach. Żeby jak strzelam tak głównym, żeby gówno przypadało przez dziury. Nie, to jest tak jak teraz idziesz do sklepu i kupujesz sobie jeansy z dziurami od razu, to tutaj masz od razu dziury w poszycie samolotu. Czyli liczy się style generalnie. Tak, no, mówię, designerskie takie, no. No, to by wyjaśniało to. Ale muszę i tak rozwiązać zagadkę, dlaczego mój samolot nie steruje, kurwa. I w ogóle nie lata w dół, powinniśmy nie? To wygrać, jeżeli... Brońmy tych naszych czołgów, bo oni nie mają samolotów już. Jakbyście zobaczyli, co ja odpierdalam za akrobację, nie? Jak się chce nacelować. My widzimy. To jest chore. To jest chore. Kocie, oni to wiedzą. Apollo, nie wiem czemu, ale mogę tylko wykonywać ruchy kołowe tym samolotem. No, wystarczy. On był tak zaprojektowany. Znaczy przeciwnik tak mi go zaprojektował, to na pewno. Prowadził poprawki do projektu. Tak jest, kurwa. Oni mi go ulepszyli. No, za to wzięli za to pewnie grube pieniądze, więc wiesz. Te kurwa wszystkie dziury, no to się musiał zrobić, nie? Na pewno nie zdał. Kurwa, to mnie pruje, nie? Ej, słuchaj. To mnie znowu pruje. Masz dwa Focke-Wulfy, nie? I dlaczego? Focke-Wulfa to ja prułem. No ale jest drugi. Tego ci nie powiedziałem, nie? Nie. Już ci powiedziałem, nie? Teraz ci powiedziałem. No, wchodzę mu na ogon, zjarali. Ale moje ruchy kołowe zajmują ładnych parę kilometrów, wiesz. Okej, dawaj go sam. I jakbyś odbił w lewo ziom, to bym go... Kurwa, nie trafiłem. Na razie odbijam na cmentarz z tego, co widzę, o właśnie. Aha, no już właśnie widzę, jak odbijam. Już. Ostro tak, prowadzisz. Mój się bym nie wjebał. Czy ten czarny dym jest związany z jakimś dopalaczem? A, chyba nie. Samtem, taka karma, co mam powiedzieć. Po prostu... Wiedziałem, że tak się stanie prędzej czy później. Apollo sobie cele naziemne rozwala, no. Ja pierdolę. Ty, ja jakieś korkociągi po... Co ja robię? Zamiast mi pomóc, miałem ostatni samolot, to nie. Ty, pomagałem lepiej, ci. Lepiej sobie działka rozwalać, nie? Oni, ja latam tak chaotycznie, nie? Że oni mi nie trafią. No ja przecież ja w ogóle nie kontroluję mojego samolotu. Przyklęliśmy, nie? No i dupa. Ty, nie zabili mnie, nie? Czyli jak zwykle. Tak ostro pojebany samolot miałem i oni nie byli w stanie mi go zabić, kurwa. A jak latam sprawnym, to go zabijają.